wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. We shall never surrender. Overcome this premeditated invasion. The American people in their righteous might will win through to absolute victory. Nazywam się Michał Rapacz, a ja Mateusz Malik i to jest podcast Beczka Prochu. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu, który będzie poświęcony relacjom żołnierzy z frontów II wojny światowej. W dzisiejszym odcinku omówię relacje żołnierzy sowieckich w trakcie ataku na Polskę, który rozpoczął się 17 września 1939 roku, w momencie kiedy od 1 września tegoż roku trwał również niemiecki atak. Dotarcie do wspomnień żołnierzy sowieckich jest sprawą nieco bardziej skomplikowaną. Mamy stosunkowo niewiele takich relacji, a to wynika ze względu na propagandę sowiecką, później rosyjską o tym, że ten kraj udział w II wojnie światowej rozpoczął dopiero w 1941 roku, a konflikt ten nazwano Wielką Wojną Ojczyźnianą, unikając słowa II wojna światowa. Udało mi się natomiast dotrzeć do paru wspomnień i na początek warto tutaj omówić źródła, z których skorzystałem. Jednym z nich jest książka Jacka Chrobaczyńskiego Dwie klęski, Wrześniowy syndrom 1939 i Klęska Francji 1940. Kolejnym źródłem będzie praca Czesława Grzelaka Wrzesień 1939 na kresach w relacjach. Resztę publikacji, z których skorzystałem do przygotowania niniejszego odcinka, znajdziecie w opisie. Jeżeli chcecie wesprzeć naszą działalność już na początku, rozważcie zostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem, a także łapki w górę. To bardzo pomaga promować nasz kanał i daje możliwości do tworzenia większej liczby materiałów. Nasze rozważania rozpoczniemy od fragmentu pamiętnika lejtnanta Anatolija Iwanowicza Matwiejewa, który pełnił funkcję dowódcy plutonów baterii moździerzy 261 Pułku Strzeleckiego 11 Armii Frontu Białoruskiego. W swoich relacjach 17 września o godzinie 1:00 zapisał: Mój słodki sen jako pierwszy naruszył swoją obecnością towarzysz Szamietkin, który w ogromnym pośpiechu powiadomił mnie o alarmie. Alarm. Cały pluton wstał, szybko się ubraliśmy, uzbroiliśmy, zaprzęgowi zaprzęgali konie. Wszystko gotowe. Oczekiwaliśmy rozkazu. Otrzymujemy rozkaz bojowy dowódcy BSOW, Białoruskiego Specjalnego Okręgu Wojskowego, z przypisu Czesława Grzelaka, mówiący o naszych zadaniach i celach w danym momencie. W końcu wszyscy doczekaliśmy się pożądanego rozkazu. Niespotykane ożywienie wśród całego stanu osobowego. Szybciej przecierają karabiny i moździerze, przygotowują do strzelania. Ciemno, nie widać na metr, po wojskowemu to niestraszne. Przesuwamy się do przodu, ku granicy. Wydano rozkaz do śniadania. Nagle daleko z lewej słychać kanonadę karabinową i artyleryjską. Śniadanie odstawić. Wszyscy naprzód. Ruszyliśmy ku granicy. Punktualnie o 7:00 postawiłem nogę na zaorany pas ziemi oznaczający granicę. Jeszcze sekunda i znalazłem się na terytorium Polski. Po terenie nie rozróżniasz, jednak po domach i chłopach widocznie, że nie jestem w przepięknym kraju sowieckim. Widzę pierwszy hutor i dwie dziewczyny, jednak za daleko i twarzy nie rozróżnisz. Przemieszczamy się dalej, napotykamy radosne i zapłakane z radości twarze naszych braci, Białorusinów. Wszędzie okazują pomoc, przejazd przez strumyk, oporu nie ma. Słyszymy pojedyncze strzały na lewym skrzydle. Żołnierze od czasu do czasu biorą jeńców z granicznych strażnic oddających się do niewoli. Oczekujemy obiadu. Dzień przechodzi, a z naszej strony nie było wystrzału. Przechodzimy przez wsie i spoglądamy na witających nas chłopów i ładne dziewczyny, jednakże bosych, widocznie nie mają co włożyć. I tak dzień zakończył się pokojowo, idziemy na nocleg do lasu, na północ od wsi Dubina. 18 września. Wolne. W Mińsku bawią się, jednak przemieszczamy się w głąb niesympatycznego kraju. Czasem po drodze marszu nasi zajeżdżają do posiadłości panów i biorą konie. A oto teraz o godzinie 16:00 wszyscy napadli na pańską szopę z sianem. Kontynuujemy marsz bez zatrzymywania się i bez wystrzału. Napotykamy przyjacielski stosunek ludności. Chłopi poprawiają drogi, budują mosty. Przeszedł i drugi dzień, także pokojowo. Godzina 22:00, siedzę przy ognisku. Ciepło, jasno i muchy nie gryzą. Idę na kolację i spać. 19 września. W nocy dobrze odpocząłem, spokojnie. Dopiero rano mój spokój naruszył po raz pierwszy silny, choć rzadki deszcz. Ukryłem się szczelniej w pałatce i znowu usnąłem. Wstałem o godzinie 7:00. Wszyscy w pełnej gotowości do marszu. Idziemy naprzód, późne śniadanie. Naprzeciw idą z frontu żołnierze polskiej armii. Armia zdemoralizowana. Godzina 8:20, odpoczynek, rolujemy płaszcze. Zatrzymujemy się na krótko, przyszło wielu chłopów. Wszyscy rozpytują. Zainteresowały nas dwie ładne dziewczyny, jednak mało czasu. Godzina 9, drugi odpoczynek, pod wsiami Jakusze i Rowki. Minęliśmy z prawej dwór obszarnika, chodzimy za końmi, jednak nie było dobrych. Chcę się przejść i ogrzać, idę spokojnie, pochmurno, z chłodnym północnym wiatrem. Wieś Godowszcicha, chłopi witają z koszykiem jabłek. Chłopi strącają jabłka i rozdają żołnierzom. Wieś Biegienie, znowu widzę ładne dziewczyny. Wieś Gierkowszczyzna, zabraliśmy dwóch spacerujących synków posiadaczy, Niemiec i Polak. Na zachód od tej wsi obiad. Pada deszczyk, a jeńcy siedzą w deszczu. Naprzeciwko idą żołnierze z frontu. Próba znalezienia konia w pańskim dworze nieudana. Godzina 16:50, odpoczynek. Codziennie przychodzi jechać nocą do godziny 24 i dłużej. Noce ciemne. Dzisiaj bardzo źle jechać nocą, ciemno i wilgotno od padającego deszczu. Pałatki przemokły, czuje się wilgoć płaszcza. Przejeżdżamy przez miasteczko Tabory. Ładne. Prowadzący kolumnę pomylił drogę. Zawracamy z jednej ulicy na drugą. Las na zachód od Taborów. Rozkładamy się na nocleg. Pada deszcz, odzież mokra i ogniska nie można rozpalić. Godzina 2, 20 września. Ognisko gorące, suszymy się. Kolacji nie ma z powodu braku produktów. Piję słodką herbatę z sucharami. Dla odpoczynku zasłaniamy się od deszczu pałatką. Nic nie wychodzi, pościel i poduszki mokre. 23 września owy żołnierz dotarł do Grodna i opisał owe miasto. Godzina 7, jasno. Zebrał się cały batalion i wychodzimy w kolumnie do Grodna. Idziemy spokojnie. Napotkana ludność wita się z nami, my im także odpowiadamy. Przechodzimy przez miasto i rozlokowujemy się w pomieszczeniach byłej polskiej uczelni zmechanizowanej. Na przedmieściu wzięliśmy koniczynę jednego księcia. Pogoda bezchmurna, a suszymy odzież. Zbieramy się pójść do miasta. Czerwonoarmiści czyszczą broń. Nasz trzeci batalion, który wyjechał pierwszym transportem, wczoraj walczył pod Grodnem z bandą. Są ofiary. Całą bandę okrążyli i wzięli do niewoli. Miasto w porządku, czyste, młodzieży mało. Godzina 12, ponownie wychodzimy z miasta, gdzie nie wiadomo. Nie udało się pochodzić po mieście. Godzina 15, więc z okazji 5 zabitych czerwonoarmistów odwieźliśmy ich na cmentarz i idziemy dalej na Augustów. Idziemy po mieście. Wszystkie ulice pełne ludzi, na wszystkich ulicach czerwone flagi. Droga dobra. Idziemy spokojnie, godzina 17, obiad. Pogodnie, ale zimny wiatr. Pod wieczór oziębiło się całkowicie. Dowódca 6 Korpusu Kawalerii Grupy Konno-Zmechanizowanej Frontu Białoruskiego opisał działania we wrześniu 1939 roku. Zgodnie z planem działań przyszło nam przemieszczać się po zupełnie nieznanym i trudno dostępnym terenie. Przydzielono nam dwa różne odcinki. Południowy bardziej sprzyjający do natarcia, północny natomiast to lasy i błota. Była to Puszcza Nalibocka na zachód od Mińska. Duże związki taktyczne z ciężkim sprzętem nie mogły się tędy przesuwać. Spięliśmy konie ostrogami i po szerokiej przesiadce ruszyliśmy w kierunku granicy państwowej. Wykonawszy prawie 100-kilometrowy marsz od granicy, wieczorem 17 września grupa weszła do Nowogródka. Przed nami rozpościerał się dziwny obraz. Na ulicy Żywego Ducha. Miasto dosłownie opustoszało. Wszędzie cisza. Polscy nacjonaliści zdążyli popracować przed naszym nadejściem i zastraszyli ludność, rozpuszczając słuchy, że bolszewicy rozprawiają się z ludnością cywilną, likwidując wszystkich, od małego do dużego. Jednakże ludność nie bardzo w to wierzyła. Gdy mieszkańcy przekonali się, że sowieckie czołgi i karabiny maszynowe nie ostrzeliwują domów, a nasi żołnierze życzliwie się uśmiechają, ludność wyszła na ulicę, nie zwracając uwagi na późną porę. Powstała żywiołowa demonstracja. Pojawiły się kwiaty, które kobiety i dziewczęta wręczały żołnierzom. Początkowo rzadko, a potem coraz częściej zaczęły rozlegać się powitalne okrzyki. Gdy przechodziliśmy po drodze, ze wszystkich stron po polsku, białorusku i rosyjsku niosło się: niech żyje Armia Czerwona, niech żyje Związek Sowiecki. Wkrótce w budynku poczty, gdzie rozlokowałem się na jakiś czas, zjawił się burmistrz miasta w celu przekazania obowiązków. Uścisnęliśmy sobie dłonie i poprosiłem go, by na razie pełnił swoje obowiązki. Jako komendant miejskiego garnizonu wydałem rozkaz regulujący czasowo życie mieszkańców Gródka. Dalej zanotował. Szczególnie obrabiano w tym kierunku armię. Zakorzeniono jej ducha nienawiści do Związku Sowieckiego. Przez długi czas wbijano do głowy żołnierzom i oficerom, że armia polska razem z niemiecką powinny wojować przeciwko ZSRS. Dlatego nawet teraz, kiedy życie wymiotło to wszystko i Niemcy napadli na Polskę, polskie wojska witały nas zupełnie nie tak jak ludność cywilna, to w jednym, to w drugim miejscu stawiały opór. Niemieccy faszyści wspierali wszystkie przedsięwzięcia polskich nacjonalistów, które pogłębiały rozdział między Polakami a innymi narodami słowiańskimi. Rząd polski i defensywa, organ rozpoznania burżuazyjno-obszarniczej Polski, były stałym dostawcą do Berlina wszelkich możliwych antysowieckich plotek, nikczemnych wymysłów i prowokacji. Polscy lokaje związani z gestapo i białogwardyjskimi organizacjami Europy przygotowywali na polskim terytorium grupy organizujące wysyłające szpiegów do Związku Sowieckiego. Większość polskich gazet sponsorowanych przez rząd Rydza Śmigłego zajęło zdecydowanie antysowiecką i antyrosyjską pozycję. Często i wiele zastanawiałem się nad tymi problemami i było mi bardzo przykro za polski naród. Państwo rozpadało się na oczach wszystkich. Zrozumiałe, że zginąć nie mogło. Wcześniej czy później powinno być odbudowane już na nowych socjalistycznych zasadach. Potem po 5 latach tak się stało. Teraz, gdy wyciągaliśmy pomocną dłoń do bratnich narodów, serce napełniała duma za swoją ojczyznę, za swój naród, za Armię Czerwoną, wyzwolicielkę. Przyjemnie było patrzeć, jak na ulicach Wołkowyska i innych miast mieszkańcy obejmowali i całowali naszych zakurzonych czołgistów, artylerzystów, zmotoryzowaną piechotę, kawalerzystów, jak wszędzie zabrzmiewała mowa rosyjska i nasze pieśni. Możemy tutaj teraz przywołać polskie wspomnienia. Jedno z nich ma w pewnym sensie humorystyczne nacechowanie. Cytując: gdy pierwszy czołg bolszewicki zajechał do wsi i bolszewik powiedział: zdrastwujcie towaryści, gdzie wasze pany? Nikt mu nie odpowiedział, a przeciwnie, wieśniacy, którzy byli w pobliżu czołgu, w milczeniu udali się do swoich domów. Dziecinny zachwyt człowieka radzieckiego na widok przedmiotów obfitości, których nigdy w życiu nie zaznał, pozwalał przełamać ponury nastrój, nieufność i strach. No bo jak się tu bać, albo choćby traktować poważnie władzę, której uzbrojony przedstawiciel próbuje sobie przed sklepem biusthalter czy też podpierśnik przypasować na głowie w charakterze nauszników. Inny z kolei na rynku zjada jaja ze skorupami, chrzan, buraki i inne warzywa. Baby wiejskie pękały ze śmiechu i radości. Jeszcze inny potrafi zjeść 30 do 40 ciastek na jedno posiedzenie. Anatolij Iwanowicz Matwiejew, dowódca plutonu w baterii moździerzy, w swoim pamiętniku zanotował: wstałem o godzinie 8. Pojechałem od razu do zgrupowania tyłów. Jedziemy na głodnych koniach. Nie ma karmy i zabraniają brać od właścicieli ziemskich. Dzisiaj jeden czerwonoarmista napotkał pana z karabinem przebranego w nasz mundur. Obeszło się bez ofiar. Wszyscy wzmogli ostrożność wobec otaczających wrogów. Im dalej idziemy, tym większe bandy i niebezpieczeństwo. Mamy zadanie przemieszczać się dalej na zachód, osiągnąć niemiecki front. Do niemieckich żołnierzy nie strzelać. Znajdujemy się niedaleko od miasta Wilna. Przejeżdżamy przez biedne wioski. Dziewcząt nie widać. Nudno. W meldunku sytuacyjnym 22 naczelnika Wydziału Specjalnego NKWD Boczkowa przeczytamy: w niektórych jednostkach frontu białoruskiego kadra dowódcza i żołnierze dokonują na terytorium byłej Polski zakupów przeróżnych rzeczy, takich jak kupony wełny, rowery, chrom, sukno, zegarki i tym podobne. Ponadto odnotowano szereg przypadków, gdy oddziały wojskowe po zajęciu tego lub innego miasta, głównie samochody osobowe, częściowo należące do ludności miejscowej, częściowo do polskich urzędów, uważają za zdobycze wojenne i zabierają ze sobą. We wspomnieniach szefa oddziału operacyjnego frontu białoruskiego Leonida Michajłowicza Sandałowa przeczytamy: wyżsi dowódcy rozbiegali się. Większość oficerów, a w szczególności żołnierzy, uważa, że rząd sprzedał Polskę, nie zgadzając się bronić jej przed Niemcami faszystowskimi wspólnie z wojskami sowieckimi. Nie było wrogich wystąpień polskich wojsk przeciwko wojskom sowieckim. 18 września dowództwo i pierwszy rzut sztabu okręgu przemieścili się do Wołkowyska. Do punktu dowodzenia jechałem z naszym nowym szefem sztabu Maksimem Purkajewem i brygadowym komisarzem Bierizokinem. Po drodze wstępowaliśmy do chłopskich domów, do fabryk, do warsztatów. Rozmawialiśmy z mieszkańcami wiosek, robotnikami, inżynierami. Wszyscy z całej duszy witali Armię Czerwoną i dziękowali jej za obronę przed faszyzmem. Wielu oświadczało wprost, iż w niewoli u Hitlera byłoby 100-kroć gorzej niż w swoim czasie pod władzą Mikołaja Romanowa. Rzucało się w oczy, że nie tylko drobna burżuazja, drobni właściciele ziemscy, duchowieństwo, a nawet niektórzy wielcy kapitaliści i posiadacze ziemscy pozostali na miejscu. Jednakże ci ostatni pozostali nie ze swojej woli. Dowódca 12 Armii Frontu Ukraińskiego Iwan Władimirowicz Tyuleniew opisał działania we wrześniu 1939 roku. Do spotkania z przedstawicielami niemieckiego dowództwa doszło w Drohobyczu. Elegancki oficer z faszystowskimi atrybutami na rękawie i na wyłogach munduru milcząco wysłuchał mojego żądania dotyczącego wyprowadzenia oddziałów niemieckich za San. Następnie odpowiedział, że natychmiast połączy się ze swoim dowództwem i przekaże treść naszej rozmowy. Mam nadzieję, że to nie ultimatum i pozostaniemy dobrymi przyjaciółmi, uśmiechnął się. Jednakże uśmiechały się tylko jego usta, oczy nie były w stanie zgasić złości. Jeśli chodzi o tych Polaków, lekceważąco machnął ręką, to z nimi koniec. Wzdrygnąłem się po tych cynicznych słowach i zdecydowanie przerwałem faszyście. My z Polską nie walczymy. Nie należy zapominać, że narody zamieszkujące zachodnią Ukrainę i Białoruś zostały niesprawiedliwie oderwane od Związku Sowieckiego i dążą do połączenia ze swoją ojczyzną. Tak jest, strzelił obcasami hitlerowiec, jakby zgadzając się ze mną co do słowa, choć ze złości chodziły mu szczęki. Faszyści nie zdecydowali się na otwarty konflikt z nami. Została ustanowiona tymczasowa linia demarkacyjna. W jak najkrótszym czasie wyznaczono dokładnie terminy odejścia faszystowskich wojsk niemieckich za rzekę San. Należy zaznaczyć, że nie wytrzymaliby, odchodząc, nie zemścić się na nas, podpalili i wysadzili w Drohobyczu rafinerię ropy naftowej. Nasi saperzy musieli się niemało natrudzić, by uratować miasto od ognia. W licznych wspomnieniach, tak jak już powiedziałem na początku, odnajdujemy propagandę sowiecką, jakoby agresja 17 września musiała nastąpić z przyczyn wyzwalania bratnich narodów zamieszkujących zachodnią Ukrainę i Białoruś. To przesłanie odnajdujemy także w ulotkach, które armia sowiecka rozprzestrzeniała na owym terytorium. W jednej z nich, kolporowanych po wkroczeniu na terytorium Polski, Kowalow pisał: Żołnierze Armii Polskiej, w te ciężkie dni dla was potężny Związek Radziecki wyciąga wam ręce braterskiej pomocy. Nie przeciwcie się robotniczo-chłopskiej Armii Czerwonej. Wasze przeciwienie się korzyści i przerzeczono na całą zgubę. My idziemy do was nie jako zdobywcy, a jako wasi bracia po klasu, jako wasi wyzwoleńcy od ucisku obszarników i kapitalistów. Pisownia oryginalna. W innej ulotce przeczytamy: winowajcy tej rzezi krwawej są to obszarnicy, kapitaliści, Mościckie, Śmigłe, Rydze, Radziwiłowie, Sapiechy, Sławoj-Składkowskie, psy brutalne, które rzuciły naród polski do rzezi krwawej. To oni przez eksploatację niepowstrzymaną, ujarzmienie narodowościowe, wrogość narodową doprowadzili naród polski do całkowitego wycieńczenia ekonomicznego i rozgromienia wojskowego. W jarzmie obszarnika i kapitalisty jęczą robotnicy, włościanie Ukrainy Zachodniej i Białorusi Zachodniej. Wolny naród białoruski przeciąga swą rękę braterską do robotnika i włościanina Białorusi Zachodniej i na pomoc im posyła swą wielką armię wyzwolenia. Obracajcie swą broń przeciwko obszarnikom i kapitalistom. W meldunku sytuacyjnym numer 11 Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej przeczytamy: ludność zachodniej Białorusi wita jednostki RKKA z wielkim entuzjazmem, a miejscowości są przystrajane czerwonymi flagami na wejście naszych oddziałów i mają radosny wygląd. Chłopi i ludność miejska z powodu nadejścia naszych oddziałów odbywają wiece, na których biedniejsza część ludności występuje aktywnie z wdzięcznością dla narodu radzieckiego. Na wiec organizowany o 15 w miasteczku Krasne, powiatu mołodeckiego, ludność wyniosła mnóstwo portretów towarzysza Stalina i haseł: niech żyje towarzysz Stalin, niech żyje Armia Czerwona, proletariusze wszystkich krajów łączcie się, niech żyje radziecka Białoruś, od pracujących zachodniej Białorusi prosimy przekazać od dziś do Moskwy wielkiemu Stalinowi wielkie proletariackie podziękowanie za nasze ocalenie itd. Na wiecu obecnych było ponad 400 ludzi. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tych wspomnień. Gdybyście chcieli usłyszeć więcej tego typu odcinków, zachęcam do zostawienia komentarza z własnymi propozycjami. Ten odcinek oczywiście nie wyczerpuje w pełni zagadnienia, jest tylko próbą przytoczenia owych relacji. Na dyskusję na ich temat zapraszam do komentowania, tym bardziej gdyby ktoś z was dysponował innymi wspomnieniami na ten temat, można je wkleić i oczywiście komentarze to jest miejsce dyskusji z pełną wolnością słowa, także zachęcam wszystkich, aby właśnie tam się udzielać. Ja swojego komentarza w tym odcinku, podobnie jak w poprzednim z tej serii, nie będę udzielał. Komentarze to jest miejsce, gdzie właśnie wy możecie się swoim zdaniem podzielić. Przypominam na zakończenie o subskrypcji, a także łapce w górę, aby materiał mógł ponieść się dalej. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnej produkcji.